wiesz, z Lublinem zacząłem rozmawiać jeszcze mniej więcej rok czasu przed COVID-em. Potem COVID nam zablokował powstanie tej wystawy. Także Muzeum Narodowe w Lublinie zatytułowało swoją aranżację jako Tamara w podróży, przemieszczająca się z Polski do Sankt Petersburga, z Sankt Petersburga do Paryża, z Paryża do Nowego Jorku, do Los Angeles i koniec jej drogi w Meksyku. Natomiast nasza wystawa nazywa się Tamara Łępicka Art Deco, czyli powiązanie Tamary, która jest ikoną stylu Art Deco, jeśli chodzi o malarstwo, z tym okresem, który zapoczątkowała wystawa w 1925 roku w Paryżu Art Décoratif, czyli w skrócie Art Deco. Ponieważ ja jestem też wielkim wielbicielem Art Deco, posiadam bardzo wiele mebli, gadżetów z tego okresu i innych artystów, także u nas ta wystawa nazywa się Tamara Łępicka Art Deco. Znajdujemy się na wystawie Tamary Łępickiej, która niewątpliwie w tym roku jest takim blockbusterem, jedną z najważniejszych wystaw w polskim muzealnictwie. Zresztą nie tylko teraz, ale od wielu lat, ponieważ wystawa miała, można powiedzieć, że Polska oczekiwała na taką wystawę i nie można było jej zrealizować. I udało to się w Lublinie właśnie teraz, we współpracy z Muzeum Narodowym w Lublinie oraz Muzeum Villa Lafleur. Tak się składa, że wystawa też była przygotowywana przez bardzo długi czas. Trafiliśmy na czas pandemii. Kilkukrotnie okres wystawy też był przekładany. Planowaliśmy tę wystawę pierwotnie na 2020 rok, tak żeby uczcić spektakularną śmierć Tamary Łępickiej, która została pochowana w Meksyku w wulkanie El Popo. Wystawa nosi bardzo ciekawy tytuł, ponieważ zatytułowana została tu w Lublinie Kobieta w podróży. Kiedy przygotowaliśmy tę wystawę, zastanawialiśmy się nad fenomenem podróży w przypadku Tamary Łępickiej. Okazało się po dłuższym czasie, że nabrała nowych sensów, ponieważ wiele rzeczy przeszkadzało tej wystawie. Wybuchła wojna między innymi w Ukrainie. Bardzo dużo kobiet przyjechało do Polski z dziećmi. Wtedy mogliśmy doświadczyć i zobaczyć rzeczywiście, jak wygląda kobieta w podróży, która ucieka przed pożogą, przed wojną. I to miało miejsce w przypadku też Tamary Łępickiej. Myślę, że te wątki zostały tutaj podczas tej wystawy jeszcze bardziej pokazane. Nad wystawą pracował duży zespół z Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Villa Lafleur. Efektem jest przepiękna ekspozycja wystawy. Znakomite dzieła pozyskane zarówno z znaczących muzeów francuskich, publicznych, jak i polskich kolekcji. Jedna i druga część wystawy, czyli te znakomite zbiory francuskie, mają szczególne znaczenie, bo dotychczas w ogóle nie były te obrazy w Polsce pokazywane. Natomiast zbiory prywatne również, dlatego że okazało się, że dopiero teraz możemy oglądać w polskich zbiorach obrazy Tamary Łępickiej, co jest też fenomenalne i wcześniej nie miało miejsca. Tamara Łępicka przybyła do Paryża w 1918 roku, uciekając z bolszewickiej Rosji, z Petersburga, i osiedliła się ze swoją rodziną w Paryżu. Tutaj jeszcze jako młoda dziewczyna zaczynała zastanawiać się, jak będzie dalsze życie wyglądało początkującej artystki. I młodsza siostra Adrienne Gorska skierowała ją na tory sztuki, poradziła, żeby Tamara Łępicka, która wcześniej już miała wprawki rysunkowe, malarskie, wyjeżdżała bardzo dużo z babką do Włoch, pobierała lekcje rysunkowe, czego zresztą później się wypierała, twierdząc, że jest samoukiem. Rozważała karierę malarską. Zapisała się do Akademii Ranson. Studiowała najpierw u jednego z takich wybitnych malarzy francuskich. Kariera artystyczna Tamary Łępickiej zaczyna się ze studiami w Akademii Ranson. Najpierw studiuje u Maurice'a Denis, wybitnego nabisty. Natomiast jej prawdziwym nauczycielem, o którym ona mówiła, że jest jedynym jej nauczycielem, był niewątpliwie André Lhote. André Lhote to był artysta, który z jednej strony szedł, tak można powiedzieć, obok kubizmu, bo nigdy nie zaliczał się do takiego głównego nurtu kubizmu. Mówiono czasami o tym, że był to soft kubizm. Natomiast to był niewątpliwy człowiek jako malarz, ale jeszcze bardziej jako nauczyciel. Zgromadził wokół siebie bardzo dużo grono studentów, również kobiet, międzynarodowe grono. I tam w swojej akademii uczył bardzo ciekawych rzeczy, mianowicie jak połączyć tradycję malarską z nowoczesnością.
uważał kubizm jako następstwo tego, co działo się w dawnych czasach, że jest kontynuacją, nie tyle rewolucją, co kontynuacją. I to u Tamary Łempickiej myślę, że znalazło znaczące odzwierciedlenie, ponieważ jej twórczość właśnie idzie w ten sposób, że łączy ze sobą zarówno tradycję, jak i nowoczesność. Z drugiej strony, co jest bardzo istotne, Tamara Łempicka interesowała się modą. To jest niezwykle ważny aspekt jej twórczości, dlatego że już jako młoda dziewczyna właśnie przygotowywała rysunki, gdzie skrzętnie przyglądała się, jak ubierano się wówczas na początku XX wieku. Natomiast trafiając do Paryża, otworzyły się, można powiedzieć, przed nią wrota haute couture, gdzie powstawały znakomite kolekcje projektantów mody, ale co więcej, wówczas moda była łączona w dużej mierze ze sztuką. Znaczący projektanci mody zatrudniali artystów, pokazywali wnętrza swoich domów, gdzie otaczali się obrazami artystów modernistów. Organizowano również salony wspólne mody i sztuki. Wielu artystów, zwłaszcza kobiet, podejmowało też sztukę, przenosząc je na różne inne media, projektując ubrania, między innymi materię. Także był to znakomity czas dla Tamary Łempickiej i trzeba powiedzieć, że ona w tym Paryżu odnalazła się też jako nie tyle artystka, ale właśnie projektantka mody. Na początku, mówię to oczywiście w cudzysłowie, dlatego że nigdy nie projektowała ubrań jako takich, chociaż pod koniec życia rzeczywiście jakby projektowała stroje dla siebie, ale wiedziała, jak kształtować swoją karierę artystyczną właśnie w oparciu o ten fenomen twórców mody. Jednym z częstych tematów powtarzanych w twórczości Łempickiej jest martwa natura. To na tym temacie Tamara Łempicka ćwiczyła swoją precyzję malarską. Można powiedzieć, że była jedną z bardziej precyzyjnych artystek, które doskonale opanowały włoskie chiaroscuro. Precyzyjny kontur i znakomita kolorystyka. To wyróżniało jej martwe natury. W niektórych przypadkach, jak ta tutaj, artystka dbała o same dzieło, zarówno o obraz, jak i ramę, ponieważ oprawiała obrazy w kilku przypadkach, własnoręcznie projektując ramy. Jednym z najważniejszych obrazów w jej twórczości, powstałym w 1929 roku, jest autoportret w zielonym Bugatti. Jest to obraz, który już obrósł legendą. Po pierwsze, że od wieków go już nie ma na rynku antykwarycznym. Prawdopodobnie jest w szwajcarskiej kolekcji. Dotychczas nie był pokazywany na wielu wystawach Tamary Łempickiej. Jest to artystyczne credo tej malarki, która sportretowała siebie w zielonym Bugatti, który wówczas uchodził za nowoczesny sportowy samochód. Natomiast sama tematyka, można powiedzieć, że jest rzeczą wtórną, jest zaczerpniętą z periodyków modowych, które Tamara Łempicka skrzętnie przeglądała, chociażby na zdjęciach André Kertésza czy kobiet, które ścigały się na bolidach, powtórzyła tę kompozycję w wydaniu malarskim. To jest w ogóle fenomen artystyczny Tamary Łempickiej, że od deski do deski, można powiedzieć, przeglądała periodyki modowe i tam szukała tej nowoczesności, po czym przekształcała te tematy, czy adoptowała je na technikę malarską, wykonywała obraz i w tym przypadku autoportret w zielonym Bugatti, który znów znalazł się na okładce poczytnego periodyku Didame. Dlaczego to jest artystyczne credo Tamary Łempickiej? Można powiedzieć, że nawet samo słowo autoportret tutaj jest ważne z języka francuskiego. Autoportret albo portret auta. Tamara Łempicka pokazała tutaj dążenie do nowoczesności. Można powiedzieć, że słowo nowoczesność stało się takim kluczem, wytrychem do tego, co działo się w latach 20. i do tego, do czego dążyły na przykład kobiety w takim szerokim ciągu emancypacji. I Łempicka pokazuje tutaj, że ona bierze sprawy w swoje ręce, kierując ten samochód, zdąża w stronę nowoczesności. Prawdopodobnie nie ma ten obraz lusterka, więc nie musi patrzeć w tył. Co ciekawe, obraz jest podpisany też w niezwykły sposób, ponieważ Tamara Łempicka nie umieszcza na nim zwykłej sygnatury, a robi coś na kształt logotypu. Nie wiemy zatem, zastanawiamy się do tej pory, czy jest to marka samochodu, czy marka Tamary Łempickiej, którą wówczas ona skrzętnie buduje.
wykorzystując, tak jak powiedziałem, swoje obrazy już w takim obszarze medialnym, publikując je na pierwszych stronach periodyków modowych. Jedne z najważniejszych obrazów Tamary Łępińskiej powstały na przełomie lat 20. i lat 30. Można powiedzieć, że Tamara Łępicka od 1929 roku idzie po swój sukces. I dzieje się to w takich czasach, kiedy można powiedzieć, że Europa artystyczna zaczyna dążyć w dół. Natomiast ona odnajduje siebie jako artystkę, zaczyna sprzedawać obrazy i można powiedzieć, że jej kariera paradoksalnie akurat właśnie w tym czasie się rozwija. Tamara Łępicka, której lata rozwoju artystycznego przypadły na lata 20, porzuciła z jednej strony wprawki kubizmu, które stosowała na początku. W połowie lat 20 został coraz bardziej lansowany taki kierunek, który nazywano nawrotem do porządku, zwróceniem się do klasyki. I trzeba było wybrać ten nurt za Picassem, za innymi artystami, którzy wrócili do klasycyzmu i pojawiła się pewna forma realizmu, którą teraz nazywamy czasami realizmem magicznym, na różne sposoby. Natomiast u Tamary Łępickiej pojawiła się stylizacja, która miała zasadnicze znaczenie, ponieważ mamy do czynienia z pewnego rodzaju realizmem, ale stylizowanym. I tutaj w sukurs przyszły jej właśnie periodyki modowe, zdjęcia reklam modowych, które ona... z których ona korzystała, dramatyzowała swoje obrazy w ten sposób, że układała je, żeby miały w sobie pewnego rodzaju sensualność. W pełnym makijażu malowała swoje modelki czy modeli, modeli akurat nie w makijażu, natomiast modelki tak, znakomicie ubranych. I tutaj mamy jeden z najwybitniejszych obrazów z tego okresu, gdzie Tamara Łępicka dodatkowo dodaje znaczące efekty, które zostały wprowadzone do malarstwa przez Fernanda Legera. Z jednej strony jest tutaj zmysłowość, a z drugiej jest jakby artystka, która jest opanowana pewnym nowoczesnym pancerzem, pewnego rodzaju dehumanizacją, jakby to jest nowoczesna maszyna. I w ten sposób Łępicka też kształtowała, dopuszczała do tych takich wzorców klasycznych nowoczesne wątki w swoim malarstwie. Wystawa Tamary Łępickiej w zasadzie powinna się składać tylko z samych dzieł Tamary Łępickiej. Jest to tak wielkie nazwisko, że można by było prezentować tylko jej dzieła i wystawa byłaby kompletna. Niemniej jednak pokusiliśmy się tutaj o poszerzenie pewnych wątków, tak jak już wcześniej wskazywałem, na przykład obrazy André Lhota, czy obrazy kubistów, albo w ogóle artystów otaczających Tamarę Łępicką w Paryżu w latach 20. Niemniej jednak jednym z najciekawszych odkryć tej wystawy jest zidentyfikowanie portretu, podwójnego portretu, który okazał się być portretem braci Martel. Dotychczas ten obraz, ten rysunek uchodził jako zdublowany portret anonimowej osoby. Natomiast rzecz jest o tyle interesująca, że bracia Martel, znakomici rzeźbiarze, współpracowali bardzo mocno z jednym z najwybitniejszych architektów, Robertem Majet-Stevensem, który wybudował wspaniałą rezydencję braci Martel w 1927 roku. Do braci Martel przychodziła znakomita tancerka Nana de Herrera. To towarzystwo skupione wokół Roberta Majet-Stevensa jeszcze miało w sobie znakomity i znaczący element, jeżeli chodzi o Tamarę Łępicką. Mianowicie jej młodsza siostra studiowała u Roberta Majet-Stevensa. Była jedną z pierwszych kobiet, które osiągnęły dyplom architekta na początku lat 20. w Paryżu. I to ona wprowadzała Tamarę Łępicką w świat awangardy paryskiej. I prawdopodobnie właśnie przez swoją siostrę poznała braci Martel i również Roberta Majet-Stevensa. Co ciekawe, bracia Martel, o których mówiłem, że mieli własną znakomitą pracownię właśnie w tym stylu modernistycznym, którą podziwiał cały Paryż, Tamara Łępicka właśnie poszła dalej tym tropem, ponieważ w 1930 roku właśnie wprowadziła się do pracowni wynajmowanej, która była zdobiona, projektowana przez Roberta Majet-Stevensa i opracowywana w detalach przez jej siostrę Adrienne Górską. Stoimy przed jedną z też bardziej wybitnych prac Tamary Łępickiej, przedstawiającej jej męża, Tadeusza Łępickiego, polskiego prawnika, którego poznała jako młoda dziewczyna jeszcze w Petersburgu. Wyszła za niego za mąż w 1916 roku. Losy Tadeusza były niezwykle skomplikowane, ponieważ podczas rewolucji bolszewickiej trafił do więzienia. Tamara Łępicka była bardzo w nim zakochana i walczyła o niego, chciała go wydobyć z tego bolszewickiego więzienia. Pomogła mu wyjechać do Paryża. Natomiast już w samym Paryżu, kiedy Tadeusz przyjechał,
zmienił się w zupełnie innego człowieka. Był złamany, można powiedzieć, przez to więzienie bolszewickie. Sam też nie potrafił się za bardzo odnaleźć w Paryżu. Tamara Łempicka za to nabierała wiatru w żagle, zaczęła malować, zaczęła oczywiście prowadzić coraz bardziej rozwiązłe życie, nie dbając o rodzinę. W związku z czym drogi Tadeusza i Tamary coraz bardziej się rozchodziły. Obraz, który powstał w 1928 roku, można powiedzieć, już jest na schyłku pewnego okresu życia Tamary Łempickiej, pożegnania się z mieszczańskim życiem, z pewnego rodzaju gniazdem rodzinnym, jakiekolwiek ono by nie było, ponieważ Tadeusz Łempicki zaczął się spotykać z Polką Ireną Spies i sprawa już dążyła do tego, że para się rozwiedzie. Ten obraz, który przez niektórych jest interpretowany jako właśnie taki symbol pewnego rodzaju mężczyzny niedokończonego, zresztą tak został tutaj na tej wystawie nazwany, zwraca uwagę lewą dłonią, która nie jest dokończona. Tamara Łempicka czasami pozwalała sobie, co jest też wielkim paradoksem, malując znakomicie precyzyjne obrazy, na jawne niedokończenia. Być może chciała właśnie coś w ten sposób przekazać. Interpretacje historyków sztuki czasami są takie, że właśnie nie chciała namalować obrączki na jego dłoni. Co ciekawe, akurat w polskiej kulturze noszenie obrączki jest na prawej dłoni, natomiast na zachodzie nosi się obrączkę na lewej dłoni, na palcu serdecznym, który uważano, że miał połączenie z sercem. Czy ta teoria jest trafna, czy nie? Nie wiadomo, ale zawsze służy jako historia do opowiedzenia tej narracji życia Łempickiej, które wtedy się zmieniało. Zmieniało się w 1928-29 roku zupełnie, dlatego że Tamara Łempicka rozchodzi się z Tadeuszem, próbuje jeszcze walczyć o swoje małżeństwo, ale jednocześnie odkrywa nowoczesność poprzez wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Wyjeżdża w 1929 roku po raz pierwszy. Tam dostrzega, jak pieniądze można zarabiać, jak można pozyskiwać nowych klientów i dostrzega wreszcie to, co jest dążeniem nowoczesnego świata, tym nowoczesnym metropolis, czyli Nowy Jork. Po przyjeździe w 1930 roku wynajmuje właśnie nowoczesną pracownię, zaczyna wieść zupełnie inne życie, jako nowoczesnej artystki, profesjonalistki, a nie kobiety u boku swojego mężczyzny, życia burżuazyjnego. Odradzająca się jako nowa artystka Tamara Łempicka w 1930 roku przeprowadza się do pracowni położonej przy 7 Rue Méchain, która z czasem staje się jednym z najbardziej znamienitych wnętrz ówczesnego Paryża. Zaprojektowana przez Roberta Mayet-Stevensa, wybitnego architekta, oraz przy współpracy młodszej siostry Tamary Łempickiej, Adrienne Gorskiej, stanowi ekskluzywne miejsce, gdzie łączy się życie prywatne, życie towarzyskie i życie profesjonalne przede wszystkim. Tamara Łempicka w swojej pracowni może eksponować obrazy, nie musi być związana z żadną galerią, działa na własny rachunek. Przyjeżdżają do niej znakomici fotografowie jak Therese Bonnet, którzy robią zdjęcia i zrazu publikują je w poczytnych periodykach, czy to francuskich, czy amerykańskich. Co ciekawe, siostra Tamary Łempickiej też projektuje fotele, na których jest naszyta tapiseria z jej logo, z logo Tamary Łempickiej. I to nam pokazuje, w jaki sposób artystka zaczyna myśleć o rozwoju swojej kariery. Tworzy pewnego rodzaju markę Tamary Łempickiej. To jest wzór do naśladowania. Idzie wówczas właśnie tym tropem znakomitych projektantów mody, którzy swoje imię i nazwisko, jak chociażby Coco Chanel czy inne projektantki mody, zmieniają w markę, znakomitą markę sprzedającą się na całym świecie. Jest to niezwykły fenomen. Oczywiście fotele, które zostały kupione na aukcji w Paryżu, udało się sprowadzić do Polski w bardzo ciekawy sposób, dlatego że były przypisywane, i słusznie, siostrze Adrienne Gorskiej, nie były wiązane bezpośrednio więc z Łempicką. Natomiast są to meble niezwykłej wagi, bo stanowią właśnie wyposażenie jednych z najbardziej znaczących wnętrz ówczesnego Paryża.
Co niezwykle też interesujące, dotychczas panowało przekonanie, że Tamara Łempicka kupiła ów apartament, natomiast nie jest to prawdą, ponieważ ta kamienica czynszowa, która została zaprojektowana przez Maję Stevensa, była od początku przeznaczona tylko i wyłącznie na wynajem. Pośród takich mieszkań, które tam były w tej kamienicy, tylko dwa studia były takie właśnie zwane dupleksami, czyli dwukondygnacyjne. Jedno z takich wnętrz właśnie zajmowała Tamara Łempicka. Dlaczego to jest istotne, że ona akurat nie posiadała tego? Pokazuje to, że Tamara Łempicka nie chciała wydawać dużych pieniędzy na zakup czy willi, czy znaczącego mieszkania, natomiast wynajmowała to i poświęciła to swoje wnętrze szerokiej propagacji własnej sztuki. Co ciekawe, po pierwsze, na początku to wnętrze miało w sobie, czy eksponowane były tylko i wyłącznie obrazy czy rzeźby innych artystów, między innymi właśnie rzeźba braci Martel, był też obraz Gio Bourgeois, czy była też rzeźba Hanny Orlow, co było, można powiedzieć, dość nietypowe dla Tamary Łempickiej, bo taka artystka nie bardzo mogła sobie pozwolić na to, żeby promować twórczość innych artystów. W pewnym momencie te obiekty znikły z jej pracowni, a pojawiały się tylko i wyłącznie jej obrazy. I to była cała teoria Roberta Maję Stevensa, który połączył architekturę i film. Pokazał, że film jest znakomitym nośnikiem architektury i w ogóle sztuki. I w związku z tym coraz więcej artystów trafiało właśnie na plan filmowy ze swoimi dziełami, czy to były wystroje wnętrz, czy to były właśnie obrazy. I ten moment wykorzystała właśnie Tamara Łempicka. W 1932 roku w swojej pracowni nagrała krótki film, który nazywał się Atelier Moderne, czyli nowoczesne atelier. Piękne, nowoczesne atelier. I tam Tamara Łempicka pokazuje, jaki dokonał się przeskok od XIX wieku, gdzie, można powiedzieć, artyści pracowali w zagraconych pracowniach, gdzie znajdowało się wszystko, wszelkiego rodzaju rekwizyty. Natomiast tutaj nowoczesna artystka ma znakomite miejsce, czyste, gdzie może pokazywać swoje obrazy, gdzie może urządzać znakomite spotkania. Zresztą w pewnym momencie ona siedzi za stołem, usługuje jej lokaj. Natomiast potem, jak przystało na dobry film reklamowy, Tamara Łempicka pokazuje swoje obrazy jako nowoczesne obrazy, które pasują do nowoczesnej architektury. Znakomity zakątek prezentuje jedyną córkę Tamary Łempickiej, Kizet, która wielokrotnie była modelką do jej obrazów. Sama Tamara mówiła prawdopodobnie swojej córce, że kiedyś będzie słynna, jeżeli chodzi o portrety na obrazach wybitnej artystki. Natomiast te relacje, które były pomiędzy Tamarą a jej córką, były dosyć trudne. Tamara Łempicka oczywiście malowała swoją córkę, nie mówiąc, że to jest jej córka. I tutaj najbardziej, można powiedzieć, wychodzi to, co pokazujemy w sztuce Tamary Łempickiej jako pewnego rodzaju stylizacja, ponieważ Tamara Łempicka wcielała swoją córkę, pozowała ją w ten sposób, że obrazy są bardzo sugestywne. Po pierwsze, są to dosyć ciasne kompozycje, ten model jest, można powiedzieć, wciśnięty w obraz, ale to jest bardzo typowy zabieg dla twórczości Tamary Łempickiej. A po drugie, mamy do czynienia z pewnego rodzaju zakrytą erotyką. Można powiedzieć, że tu jest taki stereotyp takiej młodej, dojrzewającej dziewczyny, Lolity, którą Tamara Łempicka pokazuje, oczywiście nie wyzbywając się pewnego rodzaju właśnie podtekstów erotycznych w tych kompozycjach. Pokazuje swoją córkę właśnie w pewnego rodzaju upozowaniach, kontekstach. Podobnie też prezentuje jako Polkę chociażby. Córka Kizet często pojawia się na jej obrazach, natomiast w epoce wcale nie było informacji o tym, że to jest właśnie jej córka. Co ciekawe, Tamara Łempicka, która wyjechała do Stanów Zjednoczonych w 1939 roku, zostawiła wówczas w Europie, w szalejącej wojnie, swoją jedyną córkę i wyjechała do Stanów. Podobnie też miało miejsce w 1929 roku, kiedy wyjechała pierwszy raz do Ameryki i miała zostać kilka tygodni w Nowym Jorku, została kilka miesięcy, co doprowadziło właśnie do konfliktów między nią a jej córką. Podczas kiedy Tamara Łempicka wynajęła apartament przy Rue Méchain,
Marki Z dostała pokój, który można powiedzieć był otwarty dla publiczności poprzez szerokie okno, poprzez połączenie z całą przestrzenią tego wnętrza. I można powiedzieć, że zabrana jej została prywatność. Włochy to jest znaczące miejsce dla Tamary Łempickiej. Już jako młoda dziewczyna wyjeżdżała do Florencji, do Rzymu, uczyła się na obrazach malarstwa, uczyła się kompozycji zarówno malarzy renesansu, jak i manieryzmu. Wyjeżdżała tam ze swoją babką, która była bardzo bystrą, oczytaną osobą, która wprowadzała Tamarę Łempickiej w arkana nie tyle kultury zachodnioeuropejskiej, jak i sztuki, a najbardziej właśnie włoskiej. Tę miłość do Włoch Tamara Łempicka trzymała przez całe swoje życie dorosłe. Wówczas będąc nawet w Paryżu w 1925 roku wyjechała do Włoch, do Mediolanu, gdzie miała miejsce pierwsza znacząca wystawa artystki w Galerii della Poesia. I cały czas utrzymywała Łempicka kontakty z elitą włoską i cały czas wracała do Włoch, do Wenecji. Tutaj pokazujemy obrazy, które są z późnego okresu Tamary Łempickiej, kiedy artystka, można powiedzieć, już jako człowiek u schyłku swojego życia, cały czas ma ten imperatyw malarski, jak to mawiał Apelles, że nie ma dnia bez pędzla. I jest pewnego rodzaju rozdroże, pojawia się w jej twórczości, gdzie próbuje utrzymać, wrócić do swoich świetnych lat, malując bardzo precyzyjnie, ale nie pozwala jej na to ręka. Trochę to jest tak jak z koncertami Rachmaninowa, który zakomponował znakomite koncerty wirtuozerskie, których pod koniec życia nie potrafił grać. Tamara Łempicka stoi przed dylematem, co zrobić z własną twórczością. Już w latach 60. zaczyna się bardzo mocna obserwacja tego, co dzieje się w Nowym Jorku, awangardy artystycznej, która posługuje się abstrakcją geometryczną. Tamara Łempicka zaczyna malować w ten sposób. Jeszcze są to obrazy też bardzo precyzyjne, natomiast z czasem porzuca pędzel i zaczyna malować szpachlą. Ta technika pozwala jej osiągnąć efekty, można powiedzieć, impresjonistyczne. Nie musi silić się na bardzo wielką precyzję. Ważny jest wyraz, który buduje przez kolor, poprzez nakładanie impastowe farby. I w ten sposób powstają między innymi właśnie widoki Wenecji, jak tutaj, czy klasztorów Toskanii, ale szereg innych kompozycji. W tym kompozycje, które malowała kiedyś, zachowała kompozycję, natomiast zmieniła zupełnie stylistykę malarską. Tamarę Łempicką znamy głównie z obrazów tchnących witalnością, kolorem, ostrym kolorem, chęcią życia, dążeniem do nowoczesności. Natomiast już od lat 30. stykamy się z czymś, co u Tamary Łempickiej występuje jak pewnego rodzaju spojrzenie na świat, które nosi w sobie jednak formy mizerabilizmu, tak byśmy powiedzieli. Znakomite obrazy pochodzące z muzeów francuskich z jednej strony pokazują znakomity warsztat Tamary Łempickiej, to o czym powiedzieliśmy, czyli dążenie do takiego realizmu magicznego, nowej rzeczowości, odnalezienia w realizmie pewnego rodzaju elementów tylko i wyłącznie właściwych dla Tamary Łempickiej jako artystki. Natomiast z drugiej strony portretuje właśnie uchodźców. Tak są obrazy też nazywane, ucieczka albo gdzieś w Europie. I wplata w nie już zupełnie inny nastrój, którego nie spotykaliśmy jeszcze w latach 20., które bardzo często na przykład pojawia się na obrazach innej polskiej artystki, Meli Muter chociażby. I to jest ten element, który możemy na tych obrazach odczytać ponownie właśnie w tym nowym kontekście roku 2022, kiedy rozwinęła się duża uchodźstwo właśnie z Ukrainy, kiedy dużo kobiet przyjechało. To, o czym mówiłem, że wystawa nabrała innych sensów. Myślę, że te obrazy, jak żadne inne, właśnie pokazują to, co Tamara Łempicka odczuwała, malując właśnie tego typu pracę. Co ciekawe, ona u progu lat 30., kiedy poślubia swojego drugiego męża, Raula Kufnera, popada w głęboką depresję. Znajduje się również w klasztorze w Parmie. I tu można powiedzieć, że właśnie Tamara Łempicka nigdy nie była nieszczera w malarstwie. Malowała po prostu to, co w niej było, czyli
praktycznie wiele z obrazów stanowi takie alter ego artystki. Kiedykolwiek one nie były malowane, pokazywały stan jej duszy, to co ona czuła, to co chciała powiedzieć. Może pokazywała to poprzez inną tematykę, natomiast nastrój pozostaje ten sam. Tamara Łępicka tutaj uwalnia też szerokie pokłady malarstwa bardzo precyzyjnego, dążąc nawet niekiedy do pewnego rodzaju iluzji, którą znamy jako trompe-l'œil, czyli takie zwodzenie oczu. Czasami pojawiają się elementy, jak takie kartusze, w których podpisuje się, umieszcza swoją sygnaturę, że mamy do czynienia z czymś, co traktujemy taki hiperrealizm, że nie wiemy, co się znajduje na powierzchni płótna, co jest do niego doczepione. I te elementy, można powiedzieć, w pewnej mierze są inspirowane sztuką surrealizmu, z którą Tamara Łępicka w latach 30. ma pewnego rodzaju romans. W karierach artystycznych wielu artystów znajdują się sytuacje przełomowe. Jedną z takich sytuacji przełomowych była wizyta Irvinga Busha, który wyjechał do Paryża ze swoją ówczesną narzeczoną i przechodząc się po uliczkach Montparnasse'u zauważył obraz Tamary Łępickiej w oknie galerii, w witrynie. Bardzo spodobała im się twórczość tej artystki, chcieli ją poznać. Bardzo szybko nawiązali z nią kontakt i Irving Busch zaproponował, żeby Tamara Łępicka namalowała portret jego ukochanej. Oczywiście portret, ponieważ państwo Busch, czy pan Busch i jego narzeczona byli w Paryżu na krótką, taką romantyczną wycieczkę, wracali do Nowego Jorku, więc zaproponowano artystce, że to właśnie ona przyjedzie do Nowego Jorku i tam namaluje właśnie portret pani Busch. Tamara Łępicka podpisała kontrakt, co okazało się później, poprzez konsultacje ze swoimi znajomymi, musiała zmienić zapisy kontraktu, bo okazało się, że podróż do Nowego Jorku pochłonęłaby znaczną część rzeczonego kontraktu. Renegocjowała kontrakt, w efekcie czego dostała czterokrotną wartość pierwotnego kontraktu, co pokazywało ją też jako znakomitą menadżerkę. Wyjechała do Nowego Jorku, gdzie już czekały w dokach na nią luksusowe samochody, które ją zawiozły do eleganckiego hotelu. I tam, malując portret pani Busch, co jest niezwykle istotne, przyjechała na zakupy, wybierała jej ubrania, jakie ubrania miała się ubrać pani Busch. I sportretowała ją w przepięknym czerwonym odzieniu na tle wysokościowców. To było po raz pierwszy, kiedy Tamara Łępicka namalowała jako tło swoich obrazów właśnie tło Nowego Jorku, tło drapaczy chmur. To była przez nią znakomicie rozumiana nowoczesność. Z drugiej strony zastanawiamy się, jaki wpływ miał na to sam Irving Busch, dlatego że jego ojciec był właścicielem firm, która pracowała w dokach, a jednocześnie był właścicielem właśnie jednego z takich drapaczy chmur, który był w Nowym Jorku, na Manhattanie i który uchodził jako taki wzorzec właśnie tego nowoczesnego budownictwa. Można by powiedzieć, że Tamara Łępicka już od 1929 roku zaczęła właśnie rozbudowywać wszelkie portrety, których właśnie tło stanowiła ta nowoczesność drapaczy chmur. Artystka, która wyjechała w 1929 roku, trafiła na bardzo znamienity czas, mianowicie wówczas mamy do czynienia z krachem na giełdzie, czarnym czwartkiem w Nowym Jorku. I ona widzi z bliska, jak sypią się zręby świata kapitalistycznego. Oczywiście wszyscy wiemy, jakie to reperkusje potem wywołało. Natomiast ona była w bardzo bliskim, można powiedzieć, oddziaływaniu tego, co wówczas się działo. Bardzo, bardzo to pewnie przeżywała. Natomiast, co ciekawe, poprzez właśnie kontakt z państwem Busch też rozbudowywała siatkę swoich kontaktów amerykańskich. Widać, że ta Ameryka też na nią wpłynęła, na sposób jej działania, sposób odnajdywania się jako malarki, prowadzenia własnej twórczości, dbania o wizerunek artystyczny, szereg elementów. Te, o których mówimy, że właśnie lata 30. przyniosły to, Tamarę Łępicką jako zupełnie inną artystkę. Tamara zawsze była taką niesamowitą postacią, utożsamianą z Art Deco, czyli z tym okresem, który ja najbardziej lubię i stąd nie wyobrażałem sobie, że w ciągu tych 20 lat uda mi się
uzbierać tyle obrazów, nawiązać kontakty z rodziną Łempickiej i uda się zrobić tą wystawę, którą tutaj dzisiaj oglądasz. Postać Tamary jest, pewnie większość Państwa zna jej historię, jest nieprawdopodobna. I w tej chwili to, co ta prawnuczka mi mówiła, są w przygotowaniu, jest film fabularny, ma być kręcony w Australii, jest przygotowany serial, jakieś tam dokumenty, znaczy się bardzo, bardzo się dużo wokół niej dzieje. Oczywiście może takie zainteresowanie ostatnich lat, no to też jest wynik po prostu niesamowitych cen, które osiągają jej obrazy. Także no, można sobie porównać, że nasz najbardziej, najwybitniejszy, można powiedzieć, malarz Matejko, no to jego obrazy to nawet, nie wiem, czy 10% osiągają ceny obrazów Tamary. No, także Tamarę kupują celebryci z Hollywood, Madonna, Jack Nicholson, Barbara Streisand, także to są właściciele ich obrazów, także bardzo ciężko jest zrobić wystawę Tamary, bo wielu tych znakomitych właścicieli to w ogóle nie chce wypożyczać obrazów. W związku z tym Tamara jako malarka, gdzie jest takim dzisiaj kanonem malarstwa Art Deco, czyli wszelkie książki o Art Deco, jak wchodzi się na dział malarstwa, to Tamara i jej twórczość, głównie te z lat 20. i 30., traktowana jest jako kanon Art Deco, prawda? Czyli bardzo dekoracyjne, uproszczone formy, które ona stosowała w tym czasie. Ona odniosła za życia właśnie we Francji gigantyczny sukces ze swoimi portretami. Także mówię, jest to jak gdyby taka moja fascynacja jej twórczością ponad 20 lat. Następnie też udało mi się trochę kupić, no, w dużej mierze rysunku, gdyż te najlepsze obrazy z najlepszego okresu no, osiągają wręcz niebotyczne ceny, prawda? Mogę tu przytoczyć, że rekord na Tamarze to jest 20 milionów dolarów plus koszty, czyli prawie 24 miliony czy 3 miliony. Także takie ceny dzisiaj oszałamiające osiągają najlepsze dzieła Tamary. To jest prawnuczka, 50-letnia, bardzo energiczna nauczycielka jazdy na nartach w Aspen, no, która nie ma męża, nie ma dzieci, ma dużo czasu i jest bardzo, jak to się dużo energii. I ona rzeczywiście uporządkowała jak gdyby spuściznę swojej prababci i bardzo aktywnie zaczęła się promowaniem. Czyli wszystkie te zdjęcia to były po prostu inscenizowane sesje, które były przygotowywane jak do gwiazdy i robione, pozowane, ubierane, malowane. Także ona traktowała siebie jako naprawdę, naprawdę gwiazdę, prawda? Zobaczcie też tam Państwo właśnie ją już jako staruszkę, prawda? Ubraną nieskazicielnie w korale, pierścienie, bereciki. I na palcu właśnie ten pierścień, który dostała od tego księcia D'Annunzio we Włoszech,
ten pierścień też jest na wystawie. Oryginalny pierścień, który dostała od księcia D'Annunzio i który nosiła na palcu do końca swojego życia. Prawda? Na wernisażu była też wnuczka jej, Wiktoria. Prawnuczka też pamięta babcię, ale tak już słabiej. Natomiast wnuczka mi też opowiadała, jaka była, jak każde nakrycie stołu musiało się odbywać ze wszelkimi konwenansami, prawda, że wszystko musiało być właściwie podane, widelce, kieliszki, wszystko musiało mieć swój kolor. To była cała wielka celebracja, której się nauczała na arystokratycznych dworach w Sankt Petersburgu jako młoda dziewczyna. I właśnie Wiktoria, czyli wnuczka, padała właśnie, jak to była, jak ona ją męczyła i jej siostrę, że Tamara szyła im ubranka i one musiały chodzić w takich samych ubrankach i one były strasznie z tego tytułu nieszczęśliwe, no ale dzięki swojej babci zabierała ich do Wenecji, zabierała ich do Muzeum Modernan w Nowym Jorku, żeby pokazać swoje obrazy, które wiszą. Ja mam około tych 30 obrazów, oczywiście większość to są rysunki jej, prawda? Czyli to są rzeczy, które są nieporównywalnie mniej warte niż te obrazy z najlepszego okresu. Też z kolei biorąc oleje, są to obrazy wczesne, czyli tego okresu, jak gdyby, gdzie ona jeszcze nie osiągała, te obrazy nie osiągały takich niebotycznych cen. I z kolei z okresów późniejszego, kiedy ona eksperymentowała z malarstwem abstrakcyjnym, no, próbowała dostosować swój styl do nowych czasów powojennych. Niestety jej się to nie udało, prawda? Ona wyjechała pod koniec lat 30. ze swoim aktualnym mężem, baronem Kufnerem, pochodzenia żydowskiego, który miał taki zmysł, że wiedział, że ten nazizm, który się urodził w Niemczech, to nie jest zabawa. I spieniężył swój gigantyczny majątek. On był takim wielkim producentem piwa w Austro-Węgrach. Spieniężył ten swój majątek, był znacznie starszy od Tamary, był wielkim kolekcjonerem jej dzieł, przez to ją poznał. No a Tamarze, taki niesłychanie zamożny i szarmancki, zakochany w jej malarstwie mężczyzna, pomimo znacznej różnicy wieku, zapewniał jej pełne bezpieczeństwo. Jak gdyby powrót do jej czasu młodości, która ona spędziła w Sankt Petersburgu, gdzie jej rodzina była niesłychanie bogata i poruszała się wśród najwyższych sfer rosyjsko-polskich w Sankt Petersburgu, żyjąc wśród niesłychanie arystokracji, niesłychanie zamożnych bankierów, uczestnicząc, jak to się mówi, na salonach najlepszych i najprzedniejszych w tamtych czasach. No potem oni się wszyscy ewakuowali, prawda, do Francji, uciekając przed komunizmem, przed bolszewikami. I w ten sposób Tamara znalazła się we Francji, prawda, swojego męża, który był niesłychanie przystojnym prawnikiem polskim, Łempickiego, którego zatem panny szalały na tych wielkich balach debiutantek w Sankt Petersburgu. No on niestety stracił majątek i był prawnikiem, ale nieprzygotowanym specjalnie do pracy, także ciężko mu było w Paryżu. Natomiast Tamara odniosła, prawda, wielki sukces, dlatego bardzo szybko swojego męża porzuciła i włączyła się w świat, wielki świat paryski. Potem, tam jest taka bardzo ważna też, no do końca może nie potwierdzona, jej miłość do księcia D'Annunzio we Włoszech, niesłychanie bogatego i wpływowego osoby, który też zbierał jej malarstwo. Także ona się cały czas poruszała na takim top of the top. I kiedy wyjechała ze swoim mężem, znaczy jak gdyby uciekli przed faszyzmem do Stanów, zamieszkali oczywiście w wspaniałej rezydencji Beverly Hills. No i Tamara tam dalej organizowała wspaniałe bankiety,
korzystając z fortuny męża. No mąż niestety w pewnym momencie, ze względu, że miał dzieci z poprzedniego małżeństwa, jakoś tam poszedł w kierunku ograniczenia jej wydatków. No ale i Tamara myślała, że tak jak we Francji się znalazła w tych latach 20., 30. odniesie ten znowuż gigantyczny sukces, bo w tamtych czasach miała wielu klientów z Ameryki, którzy fundowali jej tak właśnie ten taki obraz, chciałem koniecznie sprowadzić, to jest taki portret pani Bush. Państwo Bush spotkali Tamarę w latach 20. w drugiej połowie w Paryżu. Następnie zaprosili Tamarę, fundując jej statek i 3-miesięczny pobyt w Nowym Jorku, w najlepszym hotelu. Ta moja opowieść pokazuje po prostu niesłychanie burzliwe życie Tamary i balansowanie, prawda, właśnie ona cały czas do końca swojego życia była wielką damą. Welcome, what was you? Victoria, the famous granddaughter of great painter, your grandmother, and Marisa, the granddaughter. Yes. So you are welcome in our museum, Villa Lafleur. We start the huge exhibition for Tamara tomorrow. We hope that, you know, like in this year, we have three exhibitions in Poland, Lublin, Krakow, and here. So this is a year for Tamara. A lot of Tamara in Poland. And so how you feel? We're so honored. That you are here. We're so honored and so thrilled and so excited. And the exhibitions have been amazing and yours will be amazing. I hope so. Yes. But anyway, there are a lot of people are waiting to see the paintings and history of Tamara. Yes. Ponad 10 lat temu były 2 obrazy Lembickiej, a teraz jest 12 obrazów Olewik Lembickiej i ogólnie rzecz biorąc jest ponad 30 prac Tamary, co czyni nasze zbiory pana Marka Refflera największymi zbiorami Lembickiej na świecie. Podziękuję całej swojej rodzinie za wyrozumiałość, że wytrzymują mnie, bo ja licytuję obrazy o najróżniejszych godzinach i porach, dnia i nocy i oni muszą z tym żyć i z tą moją pasją, która pożera mój czas.